Cześć, witajcie na kanale Great on Deck. Dziś pokażę Wam, jak w łatwy sposób streamować gry z konsol PlayStation na Steam Decka. Proces jest banalny, a jakość rozgrywki zaskakująco dobra. Zaczynamy w trybie pulpitu. Na wstępie dodam jeszcze, że w celu osiągnięcia najmniejszych opóźnień, konsola powinna być podpięta do internetu przewodowo, a Steam Deck korzystać z połączenia Wi-Fi 5 GHz. OK, zaczynamy instalację. Uruchamiamy Discover i w polu wyszukiwania wpisujemy Chiaki. Aplikację instalujemy. Znajdziemy ją później w menu Start, w zakładce Wszystkie aplikacje. Warto ją od razu dodać do Steam. Ja dodatkowo ustawię sobie, aby była widoczna na pasku zadań. Uruchamiamy aplikację i klikamy na widoczną w niej konsolę. Aby przejść dalej, potrzebujemy PlayStation ID. Pomoże nam tutaj strona psn.flipscreen.games. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Zanim przejdziemy dalej, upewnijcie się, że wasze konto jest widoczne publicznie. W ustawieniach konsoli przechodzimy do użytkownicy i konta, następnie prywatność i wyświetl ustawienia prywatności. W pierwszym polu musi być ustawiona opcja każdy. Później można ponownie zablokować tę funkcję. Dobra, wracamy do Steam Decka i w polu PSN Username wpisujemy swój nick z PlayStation. Klikamy Submit i kopiujemy Encoded ID. Wklejamy to w Chiaki w polu PSN Account ID. Została nam kwestia PIN-u. Wygenerujemy go na konsoli. W ustawieniach systemowych przechodzimy do Remote Play i upewniamy się, że funkcja jest włączona. Następnie przechodzimy do Podłącz urządzenie i notujemy PIN. Wpisujemy go w odpowiednim polu aplikacji Chiaki. Konsola powinna być już sparowana z aplikacją. Teraz opowiem o ustawieniach. W zależności jaką konsolę posiadasz, dobierz odpowiednią rozdzielczość. 1080p wygląda znakomicie na Steam Decku, nawet jeśli jego natywna rozdzielczość jest niższa. W celu osiągnięcia najlepszej płynności oczywiście wybierz 60 klatek. Ja dodatkowo zaznaczyłem, aby konsola zawsze przechodziła w tryb uśpienia, dzięki czemu można ją wybudzić przez Steam Decka. Odnośnie bitrate'u, w zależności od jakości waszego routera, polecam poziom między 20 a 30 tysięcy, a buffer audio działa u mnie znakomicie przy 20 tysiącach. W decode settings zaznacz WAPI. W przypadku PlayStation 5 zawsze korzystaj z kodeka H265. Dobra, wracamy do trybu gry. Aplikację znajdziemy w bibliotece w zakładce Gry spoza Steam. Klikamy dwukrotnie na okienko z konsolą. Program może zapytać się, czy wybudzić konsolę. Wybieramy tak, następnie OK i ponownie klikamy na konsolę. Zalecam teraz zmienić ustawienia kontrolera, bo część komend nie jest poprawnie przypisana do Steam Decka. Wciskamy przycisk Steam na urządzeniu, następnie przechodzimy do ustawienia kontrolera. Klikamy w polu pod napisem Obecny układ i z tego co sprawdziłem, to mogę Wam polecić układ stworzony przez społeczność widoczny na ekranie. Dzięki niemu przycisk PlayStation został przypisany do lewego trackpada, a za pomocą prawego możemy sterować konsolowym touchpadem. Oczywiście możecie dostosować układ do Waszych preferencji. Dalej pokażę Wam fragmenty z kilku gier, żebyście sami zobaczyli, jak dobrze działa Remote Play. W każdej grze z możliwością wyboru trybu jakości zawsze polecam ustawienie największej płynności. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. W razie dodatkowych pytań zapraszam do sekcji komentarzy oraz na grupę Great on Deck Steam Deck Polska na Facebooku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia wkrótce. Cześć! Prepared.
Wobble. Better gear up if you're going into Utaru territory, Red. The Tanakh have been raiding villages all over the plains, riding machines no less. Though I hear the village of Riverhim up north's been putting up a fight. Thanks for the advice. Maybe Riverhim could use some backup.